Małgorzata Socha pokazała zdjęcie pokiereszowanej twarzy. Polała się krew. Co się stało? Małgorzata Socha opublikowała w sieci niepokojące zdjęcia. Aktorka pokazała się z opatrunkiem na głowie, raną na czole oraz sińcem pod okiem. Krew się polała, brzmiał jeden z hashtagów, które umieściła pod zdjęciami. Ten dramatyczny widok przyprawił część fanów Małgorzaty Sochy o dreszcze. Co się stało? Małgorzata Socha jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Nie może narzekać zarówno na brak propozycji zawodowych, jak i na brak codziennych zajęć, czy nudę. Socha występuje w popularnych, gra w filmach oraz spotach reklamowych. Na co dzień jest także oddaną żoną i mamą trójki dzieci. Pomimo masy obowiązków znajduje jeszcze czas dla swoich fanów, z którymi regularnie kontaktuje się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Małgorzata Socha pokazała zdjęcie zakrwawionej twarzy. Małgorzata Socha zgromadziła na swoim profilu na Instagramie już milion fanów. Internauci, którzy w środę 5 października korzystali z aplikacji i natknęli się na konto aktorki, mogli na chwilę wstrzymać oddech? Kropka Gwiazda Przyjaciółek opublikowała bowiem niepokojące zdjęcia swojej twarzy. Na jej głowie widoczny jest opatrunek, a na twarzy znajduje się krwawiąca rana. UPS, co tu się wydarzyło? Mama w pracy, napisała Socha pod najnowszym postem. Zaniepokojonych fanów od razu uspokoiła hashtagami, na planie, kręcimy, backstage, krew się polała. Nie ma więc wątpliwości, że Małgorzata Socha nie uległa żadnemu poważnemu wypadkowi. A widoczne na fotografiach obrażenia są jedynie efektem starannej charakteryzacji? Zdjęcie Małgorzaty Sochy zaniepokoiło jej fanów. Fani Małgorzaty Sochy w komentarzach pod jej najnowszymi zdjęciami przyznają, że obrażenia widoczne na jej twarzy wyglądają jak prawdziwe? Rany jak prawdziwe? Niesamowite są możliwości charakteryzacji? Dobra charakteryzacja. Można się nabrać, pani Małgosiu. Piszą fani. Są jednak osoby, które szczerze się zaniepokoiły. Pani Małgosiu, mam nadzieję, że to tylko charakteryzacja. Gosiu, coś ty robiła. Boże. Czytamy w komentarzach.